Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego Berserka i sprawdzamy, co uda nam się znów przeklikać po weekendzie epickim, ponieważ tak, ostatnio był weekend epicki, zaraz tutaj zobaczycie, co sobie dokładnie zmieniłem, jak to EQ się generalnie zmieniło i jeszcze będziemy chcieli sprawdzić sobie nowy loch, czyli tą górę Olimp. Tutaj wiem mniej więcej, jacy są przeciwnicy, wiem, czego się spodziewać tak naprawdę i wiem mniej więcej, do którego poziomu zajdę, ale mimo wszystko zrobimy to sobie na odcinku, żeby po prostu sprawdzić, co i jak. Okej, no zanim wejdziemy do tych lochów, to standardowo ogarniamy całą postać. Co tutaj się zmieniło od ostatniego odcinka? Fajna mi broń wypadła epicka, z fajnym rozrzutem, z fajną runką, przez co zmieniłem sobie właśnie na epic, bo wcześniej miałem na jedną statę, a za to mam tutaj na siłę te trzy itemki, w sensie na jedną statystykę, bo tak chciałem znowu rozłożyć, żeby mieć wszystkie epiki i trzy na właśnie jedną statystykę, także myślę, że mi się to udało. No jak widzicie, poulepszane mam to nawet fajnie, tutaj razy 10, tutaj te epiki się starałem tak razy 7, czy mi to wszystko wyszło? Nie, to możemy jeszcze ulepszyć sobie raz, ale jeszcze tutaj dostanę trochę surki z tego pasa, ale dobra, do tego zaraz, do wszystkiego zaraz przejdziemy. Teraz tak, tutaj sobie na razie nic nie robimy, mamy misję dnia, pobij przeciwnika gołymi rękami jeden raz, czyli to sobie możemy zrobić. Robić już teraz. Dobra, tutaj cyk, myślę, że damy radę dokładnie i misja została zrobiona. Dobra, zakładamy sobie tą broń z powrotem. Do kibelka byśmy coś rzucili. Tu mam niestety wszystko już wrzucone, więc musimy czegoś poszukać. No tych grzybów też nie mam jakoś nie wiadomo ile, ale zobaczymy. O, już są, dobra. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praniu. Jaki jest dzisiaj generalnie plan na ten odcinek? No chciałbym wbić 360 level. 360 level oznaczałby, że wejdziemy sobie na top 2 tego serwera pod względem właśnie poziomu. Czy mi się to uda? No zobaczymy, nie wiem. Fajnie by było, bo myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić mimo wszystko, mimo tego, że mamy portal, jaki mamy i tak dalej. Także no, to już by był jakiś tam sukces. No Mystika to my chyba nie dogonimy, dopóki on ma teraz 371 bodajże, więc jego nie dogonimy nawet jakby, no musiałby przestać grać chyba tak naprawdę, żeby go dogonić, albo nie wiem, przejść na tryb totalnie free to play, żebyśmy go dali radę dogonić. No nic tutaj nie leci. Jak widzimy w aktualizacji, co już pewnie wiecie, zwiększyło nam się możliwość rzutów do 10 razy, więc troszkę z tym hazardzistą na odcinkach będzie schodzić, ale to fajnie, bo jest większa szansa, że na przykład nam może polecieć 5 kostek jakiejś tam surowca, głównie no drewna albo kamienia, bo to jest takie najważniejsze tak naprawdę. Przez co mamy właśnie większą szansę, że nam tutaj fajna ilość surowcy poleci. Dobra, tutaj te kamyczki, no chyba nam jeszcze nic nie poleciało. O, teraz 4 kamyki, no i widzicie, akurat na tej postaci mi brakuje kamienia, żeby sobie lecieć kolejną twierdzę, więc to jest naprawdę bardzo miłe. Zaraz zobaczymy, ile tam tego kamienia w ogóle mi faktycznie potrzeba, jak tam wejdziemy do tej twierdzy. Dobra, no jeszcze, co my tu mamy? No kamienia, tego golda nawet nie biorę, bo tego golda to jest tak żałośnie mało, że... O, a tu 4 klepsydry, okej. W sensie 4 kostki, 10 klepsydr. Tu możemy duszę wziąć, bo nam dwie już wypadły. No niestety. I teraz sobie zobaczymy. O, 3 kamienie, więc spoko. No i zobaczmy, czy nam jeszcze może z 1, a jakby 2 to by było w ogóle super. No niestety, tylko 3. To już wszystko. Czyli znowu się tutaj błąd pozostał taki, jaki był. W każdym razie już tutaj 10 na 10 powinno być. Dobra, no i tu mamy chyba wszystko zrobione. Tutaj to zrobimy później. Te runki, jak to wygląda? Tutaj jak widzimy, był ten błąd z tym napisem. Teraz to jest w jednej linii, więc to o to chodziło w tym tej aktualizacji wielkanocnej. I to akurat fajnie wygląda, bo tak wiecie, estetycznie. Czy my chcemy tutaj zrobić reset? Może zrobimy. Czy my chcemy się bić na arenie? Możemy się pobić na arenie, dlaczego by nie? I tak nam tutaj dużo to nie da, więc myślę, że nie ma z tym problemu. Szybko sobie tutaj poprzeklikujemy tych przeciwników, okej. Tutaj sobie zaraz wrócimy, dobra, i teraz jesteśmy u kowala. U kowala sobie rozmontujemy te trzy rzeczy. To i to, bo to miałem już na celu właśnie rozmontować. I dobra, tutaj jak widzimy, pojawiły nam się plusy, bo nam coś, jakaś jest możliwość czegoś ulepszenia, więc to sobie po prostu zróbmy. Możemy spróbować to, możemy, nie wiem, co tutaj jeszcze jest takiego,
To ma 4, dzień 4, no i dobra, tyle. Mamy razy 8 już dwa itemki, jeszcze 4 i będziemy mieć wszystkie epiki razy 8 i te razy 10, więc to akurat fajna sprawa, już tych surowcy trochę tu żeśmy nagromadzili. Dobra, może jeszcze w ogóle przejdziemy do tego kółka, też już od razu zakręcę, zobaczymy, trochę dam tam kamienia z tego co widzę poleciało. I przy okazji co chcę w ogóle dzisiaj, wiedźma, talizmany, więc to i jeszcze coś nam z misji pewnie poleci, to będzie jako piąte do rozmontowania. O, i znowu mamy możliwość ulepszenia, zobaczcie je tych surowców tu mamy. To sobie ulepszymy, może pierścionek niech będzie. No i okej, jeszcze 3 itemki i mamy wszystko razy 8, fajnie, bo lubię taki porządek. Także to jest akurat git, dobra. Tutaj wszystko, zobaczmy jak tutaj czary u wiedźmy wyglądają. Ty masz zaczarowane wszystko co potrzeba, ty nie masz broni, więc tu musimy zaczarować. I ty nie masz broni, więc tutaj też musimy zaczarować. Dobra, no i sobie lecimy do pupilków. Nakarmimy je tutaj. Zobaczymy jak to tutaj wyjdzie w tych walkach dzisiaj. To razy 3, o, dzisiaj nakarmiłem wszystko, fajnie, już dawno takiej sytuacji na berku nie miałem, że wszystko nakarmiłem, dobra, cyk. Okej, i teraz co, bijemy sobie, no tutaj nie za silny przeciwnik, więc spróbujemy ziemią. Dobra, o, tu dosyć mocny, czy my damy, no spróbujemy tym światłem, ale nie wiem, dobra, daliśmy radę. Mamy znowu dosyć silnego, ale to spróbujmy tym ogniem, dobra, dało radę. Teraz mrokiem dało radę, no i na koniec dosyć słaby, więc też dało radę, dokładnie. I co tutaj? No tutaj wszystko już żeśmy nakarmili. Jak tutaj ten portal? O, widzicie, tutaj mamy teraz ile nam daje portal nasz prywatny, plus 40%, więc to też fajnie. Dobra, no zaatakujemy go, ale raczej go tutaj nie pokonamy. No sporo możeśmy zbili mimo wszystko, ale jednak nie za wiele. Dobra, tutaj wszystko. Tutaj, no jeszcze tego kamienia mi troszkę niestety brakuje, kurde, troszkę ponad 6 milionów, żeby tą twierdzę dalej cisnąć, dlatego tu nie chcę na razie nic ulepszać, tylko tą twierdzę już chcę powoli docisnąć do tej 20, bo już to powinienem dawno zrobić, ale mówiłem, że tą postać tak na starcie, teraz się w sumie wkręciłem w tego berka, powiem wam szczerze, tak jak na starcie tą postać olewałem i jakoś tak się nie przykładałem ani do tej twierdzy i tak dalej, tylko sobie po prostu tak grałem, wiecie, na odpiernicz, tak teraz mi zaczęło bardziej zależeć na tej postaci i będę tu się starał ratować co mogę. Dobra, tutaj w ogóle wehikuł odebraliśmy, dlaczego? Żeby dobić przed epikiem 357 poziom, no to musiałem niestety skorzystać z tego wehikułu, aby itemki mi lepsze dropiły. Więc no, nie wiem czy to było mądre, czy też nie, ten jeden poziom czy aż na tyle wpłynął, że faktycznie mi to dużo dało. No ale to zobaczymy, w każdym razie no zużyłem, więc teraz zbieram po prostu od nowa. To jakbyście się zastanawiali, dlaczego jest pusty. Dobra, przechodzimy tutaj. Co my tutaj mamy? A dlaczego ja nie mogę zrobić? Tutaj powinien być ten... powinien być portal. W sensie ten taki... no gildyjny portal, dobrze mówię. Dlaczego nie mogę tego zrobić? To nie jestem pewny. Jakiś tutaj błąd. Poczekajcie. Nie no, tutaj zadają obrażenia, ja przecież jeszcze dzisiaj nie zadawałem. To nie wiem, dobra, później to sobie ogarnę najwyżej. Więc... no nie wiem, kurde, dziwne. Przecież wczoraj ta aktualizacja w ogóle weszła. Wy to pewnie oglądacie tam później standardowo, ale wczoraj ta aktualizacja weszła i mogłem tutaj zaatakować, a dzisiaj coś jest tutaj nie halo. Dobra, potem to odświeżymy i ja sobie po prostu sam sprawdzę, to nie jest aż takie istotne. No i okej, to by było chyba na tyle. Wskakujemy do tych naszych lochów, wszystko ulepszone. Tutaj jeszcze sobie tej siły trochę damy. I co, na pierwszy ogień idzie ten nowy loch, bo dlaczego by nie? Tutaj powinno to dosyć szybko iść, dokładnie. I mamy jakiś epik, z tym, że no on jest tutaj adekwatny do poziomu tych przeciwników z lochu, więc... ale zawsze będzie do kibla, także to spoko. Dlatego jest taki dosyć słaby. No i będziecie mogli tu obserwować, ile tego expa dostajemy. No nie za wiele. Tutaj już nie epik, tylko zwykły itemek. Rękawica. Co? Ty chyba talizmany chciałeś. Dobra, ale to będzie do kowala. Już mamy kowala z głowy dzisiaj. Dobra, dalej lecimy. Cerber. No Cerber już nam tutaj troszeczkę zabrał. To jest kto? Zwiadowca, ale też poszedł na raz. 45 milionów expa, no więc też nie za wiele. Dobra, lecimy dalej. Meduza. Meduza to jest mag. No i też padła, spoko. No to też będzie do kibelka. Ciągle nam tutaj buty dropią. Dobra, teraz lecimy. Kolejny to jest mag. No i on też pewnie zejdzie, ale tutaj już stawia opór. Także już musimy poklikać i dokładnie padł. To możemy od razu do kociołka.
Tu możemy dać siłkę, dobra, lecimy dalej. I co my tutaj mamy? Mamy Herkulesa, który ma już 28 tysięcy siły i strasznie dużo. No tu jest właśnie ten przeskok między tym piątym a szóstym, że tak jak piątego jeszcze zrobimy bez większych problemów, tak szóstego już nie damy rady. Tak jak mówię, no Herkules to jest wojownik, on już tutaj ma, widzicie, pół miliarda siły, znaczy pół miliarda HP, 28 tysięcy siły, no i tutaj raczej nie ma szans, żeby go pokonać. Także okej, okay, no i to by było na tyle z nowego lochu. Jak widzicie, dało nam tutaj ile? 1/3 poziomu, bo mieliśmy gdzieś tutaj. Także no nie za wiele. Dla osób, które są na wyższym poziomie, to chyba ten loch cały, zrobienie im, to nie mają z tym problemu generalnie, ale żeby zrobić ten loch tak na około 400, powiedzmy tam 80, a 500 załóżmy 50, to wszystko idzie po razie, z tym, że to daje tam chyba jeden level, z tego co pisali na forum, coś koło tego. Tak więc nie za wiele. Jakąś tutaj mam chrypę, coś mi się głos łamie. Dobra, lecimy, nieumarła armia. No co, no na tych słabszych to tak po 100 grzybków myślę. Będziemy chcieli się dobrać do tego tornada, żeby tam popchnąć dalej, bo pamiętacie, że ostatnio się zatrzymaliśmy o dziwo na zwiadowcy, więc będziemy tam chcieli właśnie popchnąć to dalej. No i co tutaj więcej? Nie wiem w sumie, jakie tam jeszcze cele. 13 piętro może. Towarzyszy też poprzebierałem dosyć mocno. Niestety działo się to, co na magu, że nie dostawałem w ogóle itemków na, w sensie na paladynie, nie dostawałem w ogóle itemków na maga, niestety. Nie wiem dlaczego tak się działo, no ale tak się niestety działo. Ciągle mi tylko dropiły albo dla wojownika, albo dla zwiadowcy. Co za tym idzie, ten mag nie jest tak dobrze ubrany, jak mógłby być, no ale to już trudno. Olejemy to. No tam była, widziałem, jedna bliska próba, ale tutaj też się nie zanosi, żeby go pokonać, z tego co widzę. No już mamy prawie 358, także to spoko. No, jeszcze 15 prób i lecimy dalej. No tak chcę po 100, po 100, a może 150. No dobra, jeszcze 50 prób, bo może tutaj jak się odpowiednio zdenerwujemy, to będzie, wiecie, będzie jakaś szansa na pokonanie po prostu go. No ale zaraz zobaczymy. O, padł, zobaczcie, i mamy 358 poziom. Także to akurat spoko. Znaczy spoko, to w sumie nam nie dało zbyt wiele, no ale okej, niech będzie. O, i mamy tutaj budki plus 3 i 3000 w ogóle pancerza nam dają, także strasznie dużo. No ale niestety runa premia do złota, a tutaj mamy kapcie, które nam dają punkty życia, więc to będzie albo do kibla, albo może jeszcze do eku na awkę, to sobie w sumie pomyślę. Dobra, fajnie, że padł, lecimy, zobaczymy co jest dalej. Dalej jest zwiadowca, no i dobra, na niego też sobie zużyjemy ze 150. O, widzimy, tam już były dwie bliskie próby, więc on mógłby paść tak naprawdę. Ile mi w ogóle dał expa tamten? Nie wiem, na pewno nie 300 milionów, wydaje mi się, że mniej. No ale mniejsza z tym. Może sobie tam wrócę do tej walki, później to zobaczę. Teraz te animacje, mam takie wrażenie, że trochę przycinają, bo pozmieniali coś w tej aktualizacji, w sensie to, że dostajemy level, nam się pokazuje dopiero po wygraniu walki i tak jak ja klikałem enter, to tego nie zauważyłem, ale jednak teraz jak widzę, że dostałem ten level, to on faktycznie tak troszkę później wskoczył, przez to ta animacja taka była dziwna. Już tam jak robiłem arenę, to też zauważyłem, że tak jakoś inaczej to wszystko działa, delikatnie, jak się tak szybko przeklikuje. No ale dobra, no nieistotne. Ile tutaj jeszcze? Jeszcze do 1900 chyba. Taki sobie limit ustalamy. No szkoda, że to nie jest mag. Myślałem, szczerze mówiąc, liczyłem, że to będzie mag, to też byśmy go pokonali. No a niestety tutaj jest to zwiadowca, z którym wcale też nie ma tak łatwo. No na początku było parę bliskich prób, a teraz się coś nie zanosi na to. Także szkoda. No mamy tą runkę fajną w tej broni, 28%, więc to na pewno też nam pomaga, jeżeli chodzi o te lochy. No i EQ, mówię, zmienione. Nadal te trzy itemki na siłę, skoro ostatnio nam taki progres dały, to postanowiłem na razie z tego nie rezygnować, chociaż nie powiem, że to boli, bo chętnie bym sobie ubrał całe EQ na przykład wielkanocne, tak jak teraz, tak wiecie, w tym czasie jest do ubrania właśnie to wielkanocne, żeby fajnie postać wyglądała. Tu widzicie, tu mam wszystko wielkanocne, a tu niestety te trzy itemki muszę mieć zwykłe. Co za tym idzie, nie mogę zmienić ich czego? Wyglądu. Dobra, no tu mamy to przyjemniaczątecznątko, ale zużyjemy no do 50 grzybów, nawet nie zamierzam tu za długo siedzieć w tym lochu, ponieważ no jego to już na pewno na razie nie zrobimy, on już jest tutaj za silny.
Zdecydowanie. Tak jak Herkules miał 28 tysięcy siły, tak on ma 29 300 zręczności. No HP ma trochę mniej, wiadomo jak to zwiadowca, ale i tak no on jest tutaj na razie nie do zrobienia, więc jego olewamy. Ot, chociaż tam pół HP mu zabraliśmy. No tak myślę jeszcze z 15 leveli i myślę, że go pokonamy. Dobra, dalej. Nordyccy bogowie. Mamy tutaj wąż Midgardu. Wąż Midgardu to jest także zwiadowca. No i on jest tutaj troszeczkę słabszy aniżeli tamte oprzyjemniaczon tęczniątko, czy co, jak to się tam nazywało. Ale też nie wiem, czy go pokonamy, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. No ale dobra, na niego już zużyjmy te 150 grzybów. Bo skoro tamtemu zabraliśmy połowę, no to ten myślę, że jest możliwy do ubicia. Ale dobra, no 150 to będzie ile? 1700, okej. No to sobie klikamy. No i tak, no mówię, fajnie by tu było wbić ten 360 poziom. Taki był cel na odcinek. Najlepszy gracz na serwerze ma próżmy Stiga oczywiście. Ma, jest to magi, ma w ogóle 359 i tam prawie pół, więc to w ogóle jest dla mnie wow, że magiem sobie tak fajnie pocisnął. Że tutaj te berki tak odstają na tym serwerze, nie biorąc pod uwagę oczywiście Mystika, bo na przykład tam na W35 no to berki mają najwyższy level, a tam inne klasy dopiero za nimi daleko. No a tutaj ten Max sobie strasznie fajnie radzi z tego co widzę, no ale fajnie by go było właśnie prześcignąć i taki jest cel. No ale tutaj lożki nam się w strefie światła powoli kończą, a nie widzę zbytnio szans, żeby to zrobić niestety. No póki co co, no pokonaliśmy tego paru w tych nowym lochu, co nam nie za wiele dało. Pokonaliśmy tego w Hemoridorze, dobra. No i znowu ostatnia próba pół HP, no ale nie rusza się nam on, więc lecimy do Esterosu. I nas Esteros może nawet 200 sobie przeznaczymy. On jest tutaj raczej nie do zrobienia, ale wiecie jak to jest z tym berkiem, różnie może być. Dlatego sobie przeznaczę na niego właśnie 200 grzybków. No i tak, co tutaj, a nie mam w ogóle klucza jeszcze do strefy mroku, do tego nowego lochu. Z tym, że wiem z tego co tam wysyłali screeny w ogóle u mnie na Discordzie, kto jeszcze nie jest może wbijać na Discorda, bo tam dużo na temat Shakesa jest pisane. Tam właśnie wysyłali screeny jak wygląda pierwszy przeciwnik w tym lochu w strefie mroku i ma on 3 miliardy HP, więc dla mnie to jest wow. No myślę, że dopiero na około 500 poziomie jest on do zrobienia. Wysłał ktoś na forum screena też, że go pokonał na 523 poziomie. Także no my tutaj i tak nawet go nie ruszymy, także nawet nie chciałem tego klucza dropić, bo dla mnie bez sensu. Szkoda po prostu... Szkoda grzybów na skracanie kopalni, jak wypadnie to wypadnie spoko, jak nie to... To nie, bo nam się po prostu nie śpieszy, bo go nie zrobimy. I jeszcze co najśmieszniejsze, daje on tylko 150 milionów HP. Gdzie na tych wysokich poziomach, tam tak jak mówię, 480-500, żeby wbić level, to potrzeba 1,5 miliarda, z tego co się nie mylę, o ile się nie mylę, expa do kolejnego levela. Więc no to tak naprawdę jest 1/10, także no... Słabo, jak za takiego trudnego przeciwnika taką małą ilość expa. No ale cóż, no, tak to działa od pewnego czasu, takie niestety lochy są dodawane, no i zbytnio nic z tym nie zrobimy. Taki jest zamysł twórców, no i tak musi być. No dobra, już nie doklikuję tych 25 grzybków, bo widzę, że tutaj nawet jednej bliskiej próby nie było. No i okej, strefa światła jest skończona, tak jak widać, no nie za wiele tutaj żeśmy zrobili, zyskaliśmy w sumie ile? 2/3 poziomu tak około z tych lochów, które nam padły. Więc okej, przenosimy się tutaj i co my chcemy spróbować poklikać? Hemoridoru raczej nie damy rady. Chociaż no tutaj już zaczynamy mu zabierać troszkę HP. Ale no dobra, zużyjmy na niego tak myślę z 70 grzybków, coś koło tego. Bo też nie chcę tutaj na niego zbyt dużo czasu tracić, ale jeżeli by padł, to by było spoko. Dlaczego by nie? O, w ogóle byśmy rozdali level, ale nie mamy na tyle golda, więc na razie olejemy. Może tam później. Zapomniałem sobie golda znowu zostawić. Widzicie, zawsze o czymś zapomnę. No ale tu ten jeden level... Może damy tej Kunegundzie. Kurda, nóż. A nóż coś... Coś się tutaj... Poczekajcie, bo coś mi tutaj na drugim monitorze... Dobra, a nóż się... Coś uda dzięki temu, chociaż to naprawdę niewiele zmienia. No dobra, jeszcze tutaj troszkę, do 1450 myślę. No jego już tutaj jesteśmy blisko do zrobienia, myślę, że kwestia paru leveli i on też padnie. Więc tutaj już zaczniemy sobie ten Hemoridor w tym mroku ruszać. No dobra, nie pada.
Także olewamy karuselę z idolami. W ostatnim odcinku mieliśmy sobie tutaj tego zakreble ruszyć. O, i padł, zobaczcie jak szybko, fajnie. I zobaczcie ile expa dostaliśmy, to też jest żałość. Dobra, jakiś tutaj hełm na paladyna, znaczy na paladyna, na maga będzie ok. Tak jak mówię, no ten mag nie ma tutaj wszystkich itemków wymienionych, niestety. Dobra, no i co my mamy tutaj kolejne? Dosyć szybko padł ten zakreble. I mamy tutaj Golden Gyanpiego, który jest magiem, więc no dałoby może radę go pokonać nawet. No zużyjmy na niego z 50 grzybków, zobaczymy. Może by się tutaj udało go pocisnąć, ale no musimy się wbić odpowiednio jak to berek. Ale czy jest to, dlatego nie chcę tutaj zbytnio dużo spalać, bo widzicie ile to nam daje expa, praktycznie nic. No tam jakaś bliższa próba była, widziałem. No dobra, jeszcze 25 do 1350 i zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. 10 grzyboli, no zobaczcie, mimo że to mag, to wcale jakoś go tak nie możemy tutaj ubić. Dobra, no olewamy to. Hemoridor, karuzela, no uświęconej raczej nie zrobimy. No dokładnie, nie ma co próbować. 13 piętro to zaraz, nordyccy bogowie, no to też raczej nie ma szans. O, chociaż już trochę mu tutaj zbijamy. No ale też jeszcze to jest za wcześnie. Dobra, lecimy dalej. Esteros, kto tutaj jest? Tutaj jest Holunder. No i ten Holunder w sumie może i by był do zrobienia? Tak szczerze mówiąc, no to jest wojownik, on tutaj siły nie ma za wiele, troszkę ma HP, więc tutaj ze 100 sobie na niego zużyjmy, dlaczego by nie? No i o, tam 47 milionów, no fajnie, on by dał nam 300 milionów HP, więc on jest jakby potencjalnym fajnym przeciwnikiem. 300 milionów HP powiedziałem, 300 milionów expa oczywiście. Nieraz się powie jakąś głupotę i dopiero potem w montażu słyszę, że co ja gadam, takie pierdoły. Dobra, no zobaczymy, no ile tutaj jeszcze z 65 do 1200 mu zjedźmy. No tam były dwie bliskie próby, widziałem, no to jest wojownik, to wiadomo, Kunegunda musi podziałać. Ale miło by było go pokonać, nie wiem czy to jest chyba czwarty, a piąty to jest mag albo szósty to jest mag, szczerze mówiąc nie pamiętam. Jaki tam jest ten rozkład dokładnie w Esterosie na ten moment, więc to by był kolejny potencjalny do ubicia. No ale niestety chyba nic z tego co widzę. Zapowiada się w końcu krótszy odcinek z Berka tak w ogóle, bo ostatnio ciągle po 40 minut, a tu już zostały nam tylko dwa lochy do sprawdzenia. No liczę na to tornado, liczę, że to tornado nam da sporo. No tutaj mamy tego zwiadowcę, kurde, no tego zwiadowcę to ja będę chciał ubić. O, już ubiliśmy, zobaczcie. A w poprzednim odcinku mieliśmy z nim takie problemy, no ale to wiadomo. Wszystko dlatego, że przebraliśmy się, no ten epik też dużo dał. Tamte itemki po 20 stat zawsze nam wpadły. Do tego wymieniliśmy sobie na tą główną cechę, to też nam dawało tam około 40 siły na itemku, mniej więcej. Tak więc, no to jest mimo wszystko sporo, dlatego żeśmy tak szybko go pokonali, no ale tutaj z tego co widzę kolejny blok niestety i tym razem jest to już wojownik. No ale kurczę, to nie jest to co silny ghoul, więc on powinien paść, tylko pytanie kiedy, no jak widzimy już grzybów trochę nam poszło niestety. Na progresik niewielki mimo wszystko. No dobra, no będę chciał go tutaj zabić, no zużyjmy do... O dobra, padł, nieważne. Teraz mamy Kocura. Kocur też jest wojownikiem i też padł, spoko. No to jest teraz zwiadowca. No on też pewnie padnie, dokładnie. Mamy znowu gula, ale tym razem nie silnego. Dobra, kolejne. Padają powoli. No już biliśmy pełny level, więc to jest jak najbardziej ok. No kurde, wszyscy mówią, że jak pokona się silnego gula i tego kolejnego, to można lecieć na luzie do 600 tornada. Dobra, padło. No ale ja tutaj nie widzę, mam pewne problemy, szczerze mówiąc. Z tym tornadkiem. Dobra, no. To jest wojownik znowu. No dawaj, kurde. No dobra, no lecimy tu, trudno, nawet możemy zostawić sobie tylko 50 grzybów, żeby mieć tylko na tam codzienne czynności. Trudno, no chcemy zrobić jak największy progres w tym odcinku i na to liczę. Chociaż ci wojownicy nam tutaj nieźle to uniemożliwiają. No ale zobaczymy jak to pójdzie. No tam była bliska próba, kurde. Oj, no ci wojownicy, poczekajcie jak to tutaj wygląda jeżeli chodzi o itemki. Poleciało nam dosyć dużo, mamy jakiś epik.
Talizmanów nie ma żadnych, więc dobra, to wszystko sobie sprzedajemy. No to dosyć dużo jest warte, ale... Ale na razie olewamy. No ten skarbiec będę sobie musiał ulepszyć tutaj w późniejszej fazie, żeby mieć po prostu więcej miejsca. I wtedy sobie będę mógł takie itemki z tornadka zostawiać właśnie do wiedźmy. Oj, czekajcie. Jeszcze tutaj sobie damy trochę w siłkę. Dobra, i lecimy dalej. Pchniemy to. Dobra, wiecie co? Ja tak myślę, że jak nie zużyjemy do 800 grzybów, on nie padnie. To sobie wejdziemy do 13 piętra, poklikamy tam z 200 grzybków, jeżeli to nam zostanie 600 i wracamy tutaj i lecimy do 100 grzybów. Ile nam padnie w tym tornadzie, tyle padnie, zobaczymy jak to pójdzie. W każdym razie, no, żeby już wiedzieć jak tam w tym 13 piętrze to pójdzie i całą resztę sobie walniemy tutaj. O dobra, padł. Fajnie. No i znowu wojownik. Kurde, ile tu jest tych wojowników. Ja nawet nie wiem, czy to nieraz nie jest zbugowana animacja, że padnie jeden, od razu padnie kolejny i znowu jest wojownik. Nie wiem, czy to tak nie wygląda, szczerze mówiąc. No ale nie jest to wcale łatwe, to tornado, mimo wszystko. To nie jest to tak, jak każdy tutaj mówił, że się leci te 100 tornad bez większego problemu. Bo jednak problemy tutaj są, mniejsze lub większe. Ale mimo wszystko są. Podły minotaur. No on jest tutaj podobny do tych poprzednich wojowników, więc no to kwestia tak naprawdę dobrej próby standardowo. O dobra, padł, spoko, widzicie, nawet mi się nie pojawiło. I teraz jest kto? Teraz jest mag, no to on też powinien paść bez problemu. No, dawaj. No kurde, no zobaczcie jaka bliska. O dobra, padło. No i teraz mamy zwiadowcę, który padł. Kolejny padł, znowu zwiadowca padł. I tam chyba był mag i dobra, brak miejsca w plecaku. Zobaczmy sobie, czy mamy tutaj coś do wiedźmy. Nadal nie mamy, więc okej, sprzedajemy. No wcale to nie wszystko daje tak dużo. No te rękawice sporo dają. Ta klata daje 10 milionów, więc też sporo. Broń daje 5. No i dobra, to będzie... To wszystko do kibelka, trochę mi się tu uzbierało. A, te buty to jeszcze pomyślę, co z nimi zrobić. Dobra, 3 statki w siłę dajemy. I lecimy dalej. Mamy skarabarę, skarabara to jest ten mag, to był, już go nie ma. Teraz zwiadowca, znowu zwiadowca. Kolejny padł, kurde, no idziemy, ładnie. Znowu padł, zobaczcie jak to leci. Zaraz tam wejdę oczywiście do tego 13 piętra. Ale na razie chcę tu się na czymś zatrzymać. Co my mamy? A, to jest hełm. Czy to będzie dla wojownika dobre? Tak, zobaczcie, 36 mu daje. I niewiele pancerza traci, więc to od razu mu damy. Przy okazji. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To mamy na wszystkie cechy kapcie jakieś, ale te kapcie to wiadomo słabe, bo to z tamtego lochu. Dobra, lecimy dalej. Tylko sobie tutaj jeszcze damy tyle i zostawimy sobie na staty ewentualne, jak wbijemy level, bo zaraz wbijemy. A, i tutaj jest znowu wojownik, więc na tego wojownika no to już dobijemy do tych 700. I na razie idziemy do 13 piętra. Zobaczymy, czy tam coś pokonamy. No troszeczkę mówiłem, że na 800 się zatrzymamy, ale że tak zaczęło padać, to pocisnąłem sobie dalej, chyba wiecie o co chodzi. No ale że tutaj znowu jest wojownik, no to niestety. Dobra, koniec na razie, 13 piętro, 200 grzybów. Wojownik, zobaczymy czy on nam padnie. No już tam były pierwsze bliskie próby dosyć. Fajnie by było go zamknąć, znaczy zamknąć, fajnie by było go zabić. Zamknąć tego jeszcze raczej nie zamkniemy. No i itemki u pomocników także zostały wymienione, więc on tutaj powinien paść. No ale czy te 200 grzybów, że tak powiem, w nich się zmieścimy, aby on został pokonany, no to nie wiem. A może 250, no zobaczymy. Na razie nie ma co gdybać, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No i już się zbliża pół godziny, więc już jednak odcinek będzie długi. No ale widzicie jak zwykle, wejście do... O tam jaka bliska próba, kurde. Wejście do tornadka berkiem się właśnie tak kończy, że te odcinki się przedłużają. Już nam się tutaj grzyby zaczynają kończyć powolutku, a my jeszcze tutaj nie chcemy przestawać. No ja wiem, że to 13 piętro by padło. Jakbyśmy się tak naprawdę skupili i masę grzybów tu przypalili, to by padło, ale nie wiem czy chcę. No tam znowu 8 milionów próba, kurde. Takie bliskie te próby. Wszyscy tutaj poulepszani, wszyscy EQ mają zmienione, ja tak samo. No znowu tam bliska, już chyba trzecia albo czwarta taka bliziutka, że mu zostaje dosłownie 5 milionów. No to jest żarcik, naprawdę. Tak to tutaj denerwuje, jeżeli chodzi o te lochy. Padło! Zobaczcie, i znowu ta animacja troszeczkę później.
Ale padł, super, mamy 359 poziom. Jest szansa na ten 360, powiem wam szczerze. Grzywów tu co prawda mamy niedużo. Nie ma zbytnio czym tutaj szaleć, ale zobaczcie, już prawie doganiamy tutaj Freestylo. Freestylo ma tyle expa, 436 milionów, my mamy 223. No nie wiem, czy to jest jakieś osiągnięcie doganiać berkiem maga. No tutaj do 500 możemy jeszcze popróbować, tego już raczej przez dłuższy czas znowu nie ruszymy. Ale można popróbować jeszcze te 40 grzybków, może by się coś trafiło. No a jeżeli nie, no to wracamy do tego naszego kochanego tornadka i spróbujemy tam sobie pocisnąć dalej, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Dobra, koniec. A, nie dałem im levela, ale to już mniejsza z tym, i tak by to niewiele zmieniło. Tutaj cyg i tutaj cyg level. Dobra, lecimy do tornada i klikamy tutaj tego zająca. No i tutaj lecimy do ilu grzybków? Myślę, że do 100. Już sobie na tym tornadzie wykorzystamy te grzyby i opadł. Dobra, super. I będziemy kończyć ten odcineczek. Zobaczymy jak koniec końców nam tutaj pójdzie. Kolejny padł, dobra, super. Kolejny padł, nawet nie było animacji. I teraz znowu jest wojownik, okej. Ile nam tutaj do 600? Brakuje nam 25 jeszcze. No jakbyśmy dobili do tego 600, to myślę, że byśmy ten 360 wbili bez większych problemów. No ale tu musi być więcej magów i zwiadowców, a mniej tych wojowników, bo to naprawdę na tych wojowników tyle grzybów idzie, że to naprawdę aż przykro patrzeć, jak tutaj palimy te grzyby, żeby za 30 milionów expa, tylko po to, żeby nam odblokowało dalszych przeciwników. No ale cóż, takie życie. Tak to wszystko działa w tej grze niestety. No kurde, on jest tutaj niewiele silniejszy od tamtych. No on padnie, tylko no szybciej, bo już nam tutaj zostaje może nawet do 50 tych grzybów, żeby mieć tylko na tam te codzienne czynności. W sumie to mi tylko piwa dzisiaj zostały, bo całą resztę zrobiłem. Także możemy tutaj poszaleć mimo wszystko. No kurde, czy naprawdę się na takim przeciwniku zatrzymamy? Przecież on powinien być do zrobienia na spokojnie. Już ile tutaj? Chyba ze 150 na niego grzybu zużyliśmy. Może trochę przesadzam, może trochę mniej, ale... O, dobra, padł. Dobra, lecimy dalej, lecimy. Kolejna padła. I znowu wojownik, fajnie. Poczekajcie, ile my tu mamy expa? No jeszcze go nawet w expie nie przegoniliśmy, a co dopiero tutaj mówić o levelu. Ale dobra, to sobie posprzedajemy. Dwie statki wpadną, spoko. No i dobra, lecimy dalej. Kolejny tutaj wojowniczek niestety. Ten berek to jest wam powiem maszyna do lochów. No kurde, którą inną klasą by można taki progres zrobić? Co odcinek praktycznie robimy progres. Co odcinek coś tutaj pokonujemy, wbijamy i tak dalej. To jest dla mnie aż straszne. Potem się przesiadam na takiego paladyna i jest taka bieda, jeżeli chodzi o lochy. No ale cóż, od tego jest też berek, żeby sobie tak fajnie poklikać. No kurde, ile tu jeszcze mamy? No nie za wiele. Ile jeszcze? 200... 170 grzybów, tak? Jeszcze możemy zmarnować. No kurczę. W takich sytuacjach ten portal boli, naprawdę boli, bo kurde, wiem, że z tym portalem to do tego tornada 600 to bym... O, dobra, padło. To bym poleciał bez większych problemów. No i znowu wojownik po wojowniku. No to już jest naprawdę... Oj, niemiło. Ale co zrobić? Dobra, no jeszcze mamy... ponad 100 prób, 110. Także może by tutaj jeszcze padło. No, dawaj. Już naprawdę nic nie mówię, tylko po prostu klikam i patrzę, aż żeby to w końcu ugięło się pode mną, żeby to pocisnąć. Jeszcze no z 10 chociaż tych tornadek jeszcze by fajnie by było przeklikać. No ale tutaj jak tu ma być wojownik po wojowniku, no to nie ma na to większych szans niestety. Na takie zabawy. No dobra, jeszcze 30 prób. No kurde, żeby chociaż on padł. Jak on chyba padnie, to przegonimy tamtego maga w expie, jeżeli dobrze kojarzę.
tak więc no to też by było miłe. No dobra, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okej, okay, zostawiamy sobie śmieszne 50 grzybków na awkę i na generalnie, no w sumie tylko na awkę dzisiaj, bo już mi nic więcej nie pozostało na tym koncie do zrobienia. To możemy sprzedać, możemy dać w siłkę, no i to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ile tutaj mamy expa? 433, czyli kończymy ze stratą 5 milionów expa do drugiego gracza serwera. My obecnie jesteśmy na pozycji... na pozycji trzeciej, jeżeli o ten XP chodzi, no ale co, no nic straconego, spróbujemy sobie następnym razem pocisnąć tak, żeby już faktycznie na to top 2 tego serwera wbić. Jak widzicie tutaj w opisie mam kiedy ostatnio, na jakim levelu i na jakiej aurze zmieniałem sobie ekwipunek epicki, bo wiem, że sporo osób mnie o to pyta, o co tutaj chodzi, więc odpowiadam. No więc tak, pod względem serwera jesteśmy top 3, pod względem levela, no ale to wiadomo. No tutaj gildia to wiadomo, w twierdzach jesteśmy dosyć nisko, z tego co widzę. Pupile mamy na 7 pozycji, więc mimo że dzisiaj wygraliśmy wszystko, to też dosyć nisko. Ale tutaj z tego co widzę, wszyscy mają taką samą ilość, więc tutaj Mystic chyba jeszcze nie pokonał 13 piętra, na to wychodzi w mroku. Co dziwne w sumie na tym levelu, że go jeszcze nie pokonał, no bo już by mógł złapać tego kolejnego peta, to jest bodajże ten. Musisz ukończyć 13 loch w strefie mroku. To chyba można... Chodzi o ten loch, więc... Więc nie wiem, czy go jeszcze nie pokonał, czy nie złapał, no nieistotne. W każdym razie no w pupilach i tak jesteśmy dosyć wysoko, no i w podziemiach jesteśmy na 5 pozycji, więc też dosyć wysoko. Okej, okay, to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, zachęcam do zostawienia kciuka w górę, subskrypcji, komentarza, wszystko to dla zasięgów, żeby ten film dotarł do większej ilości osób. Zapraszam was oczywiście na Discorda dla widzów, gdzie można tam ze mną pogadać, popisać i między sobą też możecie pisać, fajnie tam ostatnio duży ruch się zrobił i fajnie to wszystko wygląda. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!